Cześć wszystkim, z tej strony Narek i witam Was w nietypowym troszeczkę filmie, bo o ile znajdujemy się w FF-ie 22 i to nie zwiastuje nic nietypowego, tak sama konwencja tego filmu będzie już czymś myślę, że ciekawszym i nie zdarzającym się aż tak często na moim kanale, ponieważ miałem okazję już testować modyfikacje pozrzucane mi przez innych autorów, ale nie zdarzało się to aż tak często. I dzisiaj mamy tutaj do potestowania, do pokazania dosyć ciekawą maszynę, dosyć niespotykaną maszynę, a mianowicie będą to ciągniki klas Xerion, ale nie te znane Xeriony, te dzisiejsze, tylko naprawdę takie białe kruki wśród modeli klasa, czyli Xeriony 2500 i 3000. Dziękuję tutaj też z całego serducha autorowi tych klasów, Bartkowi, który zaufał mi tutaj i podrzucił te klasy, żebym je troszeczkę potestował i Wam je zaprezentował. A z racji tego, że są to ciągniki, które no jednak myślę, że mogą też zainteresować kilkunastu. Nie no, oczywiście myślę, że na pewno sporo po prostu osób z Niemiec czy z innych państw zainteresuje się tymi ciągnikami, tym filmem, więc jeśli to oglądają, short info for my foreign viewers. Yes, the tractor will be released. In fact, the author has already submitted it to ModHub and class is awaiting testing, so guys, keep an eye on ModHub and I hope you'll see the class soon on this platform. Okej, okay. Troszeczkę tutaj sobie pogadałem, poza gramanicznemu, możemy w takim razie przejść do tego, co pewnie chcecie już zobaczyć. Powiem wam, że tego bydloka to bym się nigdy w swoim katalogu modów nie spodziewał. Widziałem kiedyś ten ciągnik. Interesowałem się kiedyś tymi wszystkimi, wiecie, nietypowymi tibiami, jak ja to zawsze nazywam, czyli ten Fend 36, różne takie, wiecie, te dziwaczne ciągniki, więc kiedyś już gdzieś mi się ten Xerion o uszy obił, ale no w farmingu nigdy czegoś takiego tak naprawdę nie było, a przynajmniej niewykonanego tak fajnie. Bo kiedy sobie spojrzymy na konfigurację silnika, no to zobaczymy tutaj, że mamy Xeriona 2500, który ma 250 koni, ale mamy też Xeriona 3000, który ma 300 koni. Więc cóż no, wychodziłoby na to, że te oznaczenia jakby pokrywają się troszeczkę z mocą ciągnika, czyli wiecie, 2500, no to 250, nie? Czyli mamy tą moc ukrytą w nazwie. Ale nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, wersja z 97 roku wygląda troszeczkę inaczej. Spójrzcie tutaj na front tego ciągnika. Tutaj akurat, jak widzimy, nie różni się zbyt wiele. Ale kiedy już przełączymy sobie na rok 99, no to zobaczymy, że ta dokładka z przodu tutaj jakby na masce jest, no jest zupełnie inna. Ten ciągnik zyskał troszeczkę odmieniony ten front. Z daleka nie wygląda to jakoś strasznie inaczej, ale no jak sobie spojrzymy, no to już widać, że jest to coś innego. Zostaniemy na razie przy wersji z 97 roku. Kiedy spojrzymy sobie na kabinę, no to zobaczymy, że wygląda to troszeczkę jak, znaczy nie troszeczkę, no wygląda to jak kabina ze wszystkich praktycznie kombajnów klasa z tamtych lat. Wygląda to jak z tych dominatorów VX, jak w Lexionach troszeczkę, w tych Medionach. Tam była ta kabina używana w klasie Jaguar, chyba też w tej sieczkarni. Marka kół. Co my tutaj mamy do wyboru? Oczywiście Trelleborg. Mamy koła standardowe, szerokie, no, na których ten ciągnik nabiera tak troszeczkę na tym swoim agresywnym wyglądzie. Drugi rodzaj szerokich opon i standardowe. Mamy też Michelin, tak samo. Pyk. O nie, tutaj jest troszeczkę więcej. Zobaczcie, że mamy standardowy, to są 520. Tutaj już mamy 650. Kolejne 650, więc praktycznie wszystkie tutaj rodzaje chyba szerokich kół od Michelin autor wrzucił. Continentale, tak samo, 650, te szerokie, zwykłe 520. Mitasy, czy tutaj też 650? Tak, z tego co widzę, tak. BKT, tutaj akurat mamy tylko szerokie opony do wyboru i powiem wam szczerze, że do tej pory chyba, gdzie one tutaj były? O te Michelinki, Mega XP by. I te BKT chyba najładniej wyglądają do tej pory. Czy coś jeszcze mamy w Redesteiny? To też fajnie wygląda.
No, na tych Nokianach, no to już wiadomo, że troszeczkę takie wyspecjalizowane są te opony, więc tutaj no nie wygląda to aż tak ładnie jak na tych zwykłych rolniczych. Dobra, weźmy sobie więc w takim razie może te szerokie Bredesteiny. Oznakowanie. I tutaj zobaczcie, że mamy. Sorry, sobie obrócę, więc możecie słyszeć klikanie. Mamy tutaj wszystko. Mamy euro, czyli te tutaj, wiecie, jakby boczne te tabliczki biało-czerwone. Tutaj mamy trójkąt. Nie mamy nic, albo mamy wszystko. Tak można to opisać. W ogóle ten ciągnik tak od boku strasznie taki goofy się wydaje, nie? Wiecie, o co chodzi? Taki dziwak troszeczkę, ale kiedy spojrzymy na niego już na przykład tak, no to widać, że kawał ciągnika, nie? Po prostu od boku z daleka to wygląda jak taki ciągnik, który mogliśmy rysować, wiecie, jako dzieci, nie? Gdyby ktoś nam powiedział, narysuj ciągnik. To troszeczkę to tak wygląda. Ale ładna maszyna, naprawdę. Gaśnica, proszę bardzo, tutaj pod siedzeniem, a raczej obok siedzenia nam się spełni. Dodatkowe światła robocze, no to jak widzicie tutaj na tych uchwytach lusterek się pojawiają. I z tyłu, czy ja dobrze widziałem? Nie, to tylko cień tutaj, tak mi coś zagrało. Nie, są! Okej. Tak, czyli mamy przód albo jeszcze z tyłu. Tylko z tyłu, albo wszystko, czyli z przodu i z tyłu. Zaczepy. No to znowu musimy tutaj. Możemy sobie taki K80. Piton Fix. Cóż no, nie mi się na tym znać, ale wygląda to w ten sposób. Nawigacja GPS. Tutaj zaraz zobaczymy, czy mod jest wspierany. Bo czasami właśnie się pojawiają te takie dodatkowe rzeczy. Nie, to jest po prostu chyba z tego moda GPS, przez to, że mam wrzucony. Kolor zwolnic. Albo zieleń, albo szarość. Wtedy wygląda tak. Bardziej tak nowocześnie. Rękaw przewodów kabiny. Czekajcie, gdzie ja go tutaj muszę szukać. Tutaj, z tyłu. Proszę bardzo, żółty albo taki szary. Fajnie to jest zrobione. Kolor felk. Mamy szary, przepraszam, czerwony, biały, tutaj mamy szary i czarny. Więc troszeczkę tego do wyboru tutaj jest. Ciekawie to by wyglądało pewnie jeszcze, gdyby ten zielony był. Więc okej, my sobie zrobimy tak, że kupimy go w takiej wersji. Pyk. I kupię go jeszcze w wersji 3000 z 99 roku. Zmieniając na przykład tutaj jeszcze to i to. Nie stać mnie. Dobra, dodałem sobie pieniędzy i sobie kupiłem. Ciągniki prezentują się tak. Tutaj mamy oczywiście wersję 3000 z 99 roku, a tutaj 2500 z 97. Cóż, no ciągniki bardzo pokrewne ze sobą. Tak jak już wspomniałem, gdybyśmy odjęli ten front tutaj, no to teraz wyglądają identycznie, tak naprawdę. Więc zmiany były tak naprawdę tylko z zewnątrz, kosmetyczne. Czy coś z tyłu się różni? Bo wcześniej tego nie sprawdziłem. No, raczej nie. Raczej nie. Wsiądźmy sobie może najpierw do tego naszego 2500, żeby mi się nie popierniczyło, to ja sobie. Brzmi tak. I przejdźmy do wnętrza. Żeby mi się nie popierniczyło, to po prostu wlazłem tutaj od prawej strony, bo czasami gierka lubi zrobić tak, że podejdę do drzwi tego, a wsiadłbym do tamtego. Odjadę sobie kawałeczek. Stanę tak bardziej w takim neutralnym miejscu. I okej, kiedy rozejrzymy się we wnętrzu, no to pierwsza rzecz, jaką zobaczymy, to to, że jest naprawdę ładnie wymodelowane. I tutaj zarówno ten ekran, cała to tutaj jakby deska z tymi wszystkimi zegarami, wyświetlaczami takimi małymi. To jest bardzo ładnie wykonane. Tutaj jakieś kontrolki, zobaczcie też, że się świecą. Mamy joystick, który też bardzo przypomina ten z Lexionów. Wręcz bym powiedział, że jest chyba identyczny. Tutaj jak się rozejrzymy na górze, no to proszę bardzo. Radyjko. Tutaj pokrętełka od jakichś nawiewów, od świateł. Naprawdę to jest wykonane bardzo, ale to bardzo ładnie. Tutaj zobaczcie, że nawet nawiewy, kratki tutaj tych nawiewów są w 3D. Tak samo, pyk, wszelkie naklejki, te wszystkie tutaj ostrzegawcze. No jest to bardzo ładnie zrobione. No i
podejrzewam, że tak jak już wspomniałem na początku, liczba tutaj graczy z zagranicy, którzy będą usatysfakcjonowani tym modem, będzie na pewno duża. Widoczność w kabinie dobra, tylko tutaj z tyłu nam troszeczkę przeszkadza, wiadomo, ten słupek, ale wiadomo, że wychylamy się w razie czego i tyle. Ale my nie jesteśmy tutaj od badania ergonomii w kabinie, bo tego w farmingu nie możemy doświadczyć na własnej skórze. Raczej zamiast tego wolałbym się skupić na funkcjonalności tego moda i zobaczyć, co my tutaj właściwie mamy. Bo kiedy włączymy sobie interfejs, zobaczymy, że działa nam tutaj Interactive Control. I to naprawdę sporo opcji na Interactive Control, i zaraz wszystko będziemy sobie tutaj po kolei badać. Ja sobie odpalę tą pomoc na F1, i teraz tak. Tutaj oczywiście otwieranie drzwi. Otwieramy drzwi, robi nam się głośniej. Zamykamy, robi się ciszej. Bardzo ładny dźwięk w ogóle. Tutaj kieruneczki, proszę bardzo. Ładnie się tutaj wszystko rusza. Roletka, co by nam po oczach światełko nie za bardzo świeciło. Tutaj możemy sobie światła przełączać, tylko ja teraz chyba tak stanąłem, że kamerą nie dostanę. No ale wiadomo, o co chodzi. Włączamy sobie światła. Tutaj pyk, radyjko. Tym możemy sobie stację chyba w ogóle zmieniać, tak. Ale wyłączymy sobie, żeby nas YouTube'a tutaj nie zbanowała. Światło w kabinie, pyk, proszę bardzo. Tutaj też podświetlenko. Zobaczcie, jak ładnie na czerwono się świeci. Musi to wieczorem robić mega robotę. Może jak nie zapomnę, to sobie to sprawdzimy. Pyk, okno. Ładna animacja tutaj, jak nam się cały ten mechanizm otwierania składa, rozkłada. Koguty, proszę bardzo, świecą. Tutaj co my tu mamy? Tempomacik możemy sobie włączyć. O, widzicie. Czy jeszcze tutaj coś jest na dole? Albo na górze. Jeśli dobrze pamiętam, z tego co mi autor pisał, poczekajcie. Zrobimy sobie teraz tak. Zobaczcie, że kabina nam się podnosi, pyk, obraca. To tutaj jakaś kolejna opcja miała się pojawiać, i rzeczywiście jest taka opcja. Spójrzcie, że wyszliśmy sobie z tego ciągnika tyłem, a właściwie w sumie to przodem, bo teraz przód stał się tyłem. Wiecie, o co chodzi. Pojawiła nam się po prostu opcja, żebyśmy sobie mogli wyjść tędy. Więc kurczę, no Xerion to jest naprawdę ciekawa maszyna, nie? Zawsze mi się te ciągniki podobały właśnie za to, że mogliśmy sobie po prostu pyk, hyc i już, nie? Autor mi też tutaj pisał o tym, że ten mod wspiera Dashboard Live, więc naprawdę serio, jeśli używacie takich modów na jakieś dodatkowe funkcjonalności, będziecie naprawdę mega zadowoleni. Ale i po prostu, jeśli szukacie jakiegoś większego ciągnika na wasze gospodarstwo, nie mówię, że jakoś strasznie mocą, no bo tam 250-300 koni w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o dużych maszynach, dużych ciągnikach, nie robi jakoś strasznie wrażenia. Tak, gabarytami i swoją, to taką, wiecie, jakby praktycznością na gospodarstwie, no bo możemy tutaj tak naprawdę i do transportu ten ciągnik, i do prac polowych. Wiecie, o co chodzi. To jest po prostu taki. Xerion był zaprojektowany jako nośnik narzędzi. Niekoniecznie jako taki pełnoprawny ciągnik. Więc no naprawdę sporo, sporo ma po prostu praktycznych zastosowań. No i jest bardzo, ale to bardzo nietypowy. Więc no, mówię też tutaj szczególnie o tej generacji właśnie 2500 i 3000. No tutaj sobie wejdźmy do środka, zobaczmy, czy w ogóle we wnętrzu coś się różni. Powiedziałbym, że wygląda no identycznie. Przynajmniej właśnie wewnątrz. Z zewnątrz troszeczkę to inaczej wygląda. Wiecie co? Ja się jeszcze chwilę przejadę nim troszeczkę. Zobaczę, ile to się w ogóle buja. Tutaj po tym polu. 40 na godzinę. No więc powiem wam, że to jest już ładna prędkość. I mówię, czasami zamiast wybierać na przykład zwykły taki ciągnik. No, znaczy wiadomo, no 250-300 koni to jest dużo. Ale tak jak wspomniałem, w dzisiejszych czasach no, są ciągniki, które mają o wiele więcej tych koni.
Ale jednak, kiedy mówimy o takiej właśnie. Jeśli ktoś lubi nietypowe maszyny, no to na pewno wybierze Xeriona niż na przykład jakiegoś zwykłego tam Fenda 936 Vario albo coś. Ogólnie, jeśli będą pytania o mapę, to znajdujemy się na mojej mapie, przy której, jak widzicie, ostatnio troszeczkę podziałałem i troszeczkę się tutaj pozmieniało. Zaraz sobie pojedziemy w ładne miejsce, ale to nie jest prezentacja mapy, więc też się nie będę na tym jakoś skupiał. Więc zobaczcie, że no sporo takich fajnych zabawek tutaj ma ten pyk, proszę bardzo, tutaj nam się przestawia ładnie to pokrętło. W ogóle tutaj cały czas ludzie jeżdżą, a ja tak jadę jak narąbany z lewej do prawej. No spójrzcie tylko, jakie to robi wrażenie na drodze, nie? Gdybym zobaczył coś takiego w realu, no to kurczę. O, proszę bardzo, tutaj taki akwenik właśnie ostatnio sobie zdziałałem, taki staw. Tak się prezentuje to jadąc. I chciałem jeszcze pokazać, też sobie wjedziemy tutaj na to pole. Chciałem jeszcze pokazać, jak wygląda właściwie. Fajnie w ogóle też, nie wiem czy to. A nie, dobra, miałem po prostu kamerę podniesioną. Myślałem, że jak wysiadam, to spełnię się tutaj jakby na tym mostku. To by też nie było takie głupie. Także Bartek, jak o to się nikt nie przypierniczy z testujących, to myślę, że całkiem ciekawa opcja właśnie, żebyś dodał tutaj, że albo tak mamy kamerę po wyjściu, nie? Że gotowa jakby do wyjścia, do zejścia z ciągnika, albo coś, bo fajnie to wygląda. Jest akurat tutaj ten kawałek przestrzeni, że można sobie śmiało jakby zejść. Przewińmy sobie czas do ciemnej nocy. Ja chcę jeszcze zobaczyć to podświetlenie w kabinie, jak ono właściwie wygląda. Dobra, mamy 20, prawie trzecią. I zobaczmy. Tutaj wyłączę to. Fajny dźwięk przy odpalaniu. Tutaj tu mamy koguty. Tutaj się zapalało. Proszę bardzo. Jak ładnie, klimatycznie we wnętrzu. I jeszcze to sobie zapalmy. No kurczę, słuchajcie. Powiedzcie, żebyście nie porobili w polu ciągnikiem, który ma wewnątrz takie ładne oświetlenie. Może jak otworzymy drzwi, to też się pojawia, co? Czasami tak było w niektórych tych. Nie, no tutaj już przesadziłem, ale naprawdę. Co prawda w nocy nam to niepotrzebne, ale pyk, odpalamy sobie. Radyjko zaczyna grać. Nie, no naprawdę, modzik, powiem wam, że zobaczcie, jak jeszcze włączymy sobie wszystkie światła, no to patrzcie, jaka tu jest jasność, nie? Ten wyświetlacz mi się bardzo podoba, znaczy wyświetlacz. Tutaj te wszystkie mini wyświetlacze od prędkości i od innych parametrów, tutaj obroty chyba są i coś jeszcze. A, i godzina, tam jest zegarek. No, więc takim królem szos będziecie się mogli niedługo wozić. No, słuchajcie, ja wam powiem tak. Modzik jest wykonany naprawdę świetnie. Zresztą to jest chyba widać, nie? Jak mod jest dobrze zrobiony, to naprawdę nie trzeba nikomu na siłę jakby tego pokazywać. Słychać w ogóle, ja tak lubię, jak w farmingu te wszystkie, wiecie, fotele, jakieś czy inne elementy w kabinie słychać po prostu, jak się ruszają. No, mega fajnie to brzmi. Pyk, pyk, gasimy sobie, gasimy cały ciągnik. Znowu przewinę nam tutaj do ranna, żebyście jeszcze raz mogli go zobaczyć w świetle dnia. Jeszcze nam się wrzesień zrobił, zobaczcie. Przed chwilą wjechaliśmy na pole z jakimiś tutaj łęcinami, a teraz już mamy zaorane. Więc cóż, no, model, absolutnie się nie mogę do czegokolwiek przyczepić. Normalki są. Sam model też jest w ogóle szczegółowo wykonany. Powiedziałbym, że nie wiem, czy kojarzycie mody od takiego modmakera jak Smetty. On tam chyba CMT się podpisał albo SMT. Już nie pamiętam. On też sporo właśnie takich różnych klasów wydawał, fendów i tak dalej. Troszeczkę mi to przypomina jego modele, z tym, że tutaj jest dużo ładniej. Naprawdę. Więc Bartek, kawał dobrej roboty. Myślę, że wiele osób będzie czekać na ten modzik. Szczególnie osoby, które lubią sobie troszeczkę na tych większych maszynach pograć. Czy na takich ala PGR-ach, kombinatach. Ja bym tutaj widział go na mapie z dodatku Horse Aggravation. Więc cóż, czekajcie na tego moda na ModHubie. Niedługo powinien się tam zjawić.
No i dajcie znać, co sądzicie o nim w komentarzach. Myślę, że Bartek, jeśli będzie to oglądał, autor modyfikacji oczywiście, to też wam troszeczkę tam poodpowiada, jeśli będziecie coś go pytać. No bo przyznam szczerze, gdyby wyszedł sobie ten mod na ModHubie z jakimś, wiecie, nickiem nic nie sugerującym, że to Polak, to nawet bym nie wiedział, że to Polak stworzył takiego fajnego klasika. Także cóż, dzięki jeszcze raz, Bartek, za podrzucenie moda. Ja też cię spróbuję zapytać jeszcze przed wydaniem odcinka o jakieś social media, jeśli masz. Więc jeśli Bartek mi podrzuci, to znajdziecie link do nich w opisie. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam was serdecznie. Na razie i cześć.